żyję, spotykam innych, wypełniam swoje powołanie i spełniam swój obowiązek. W ten sposób staję się stale na nowo, coraz bardziej staję się sobą. Święty Jan Paweł II doskonale wiedział, na czym polega życie i którą drogą trzeba iść, żeby dotrzeć do upragnionego celu. Na szczęście zdążył nas tego wszystkiego nauczyć, przypominając nam o cywilizacji życia, która stała się hasłem 23 dnia papieskiego. Papież pokazał nam, że sens życia polega na byciu darem z samego siebie i otwarciu się na drugiego człowieka. Bóg powierzył nas sobie nawzajem, dał nam rozum, wiarę, potrzebę miłości i realizowania naszych marzeń oraz pragnień. Słowa, które kierował do nas papież Polak, cały czas są aktualne. To dobra nowina o tym, że życie pełnią życia jest możliwe i jest naszym obowiązkiem. Bez których nasze życie byłoby niepełne.
Żaden człowiek nie ma ścieżek ratunek. Rodzimy się jak gość, który może zapłonąć, podobnie jak szalony rzeźni, lub może uschnąć. Ścieżki trzeba przecierać wciąż, bo mogą zarosnąć na nim. Przecierać je trzeba tak długo, aż staną się proste. Prostotą, dojrzałością wszystkich chwil. Oto każda chwila się otwiera całym czasem. Staje, jakby cała ponad sobą. Znajdujesz w niej ziarno wieczności. Jan Paweł II w dokumencie poświęconym wartości życia nauczał o Bożym pragnieniu włączenia nas wszystkich w swoje życie. Święty papież pisał, Jezus, przedstawiając istotę swojej odkupieńczej misji, mówi: ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Ma to w rzeczywistości na myśli owo życie nowe i wieczne, polegające na komunii z Ojcem, do której każdy człowiek zostaje bez żadnych zasług powołany w Synu za sprawą Ducha Oświęciciela. Ale właśnie w świetle takiego życia nabierają pełnego znaczenia wszystkie aspekty i momenty życia człowieka. Dziś oszołomiony istnieniem zapominam o mojej nicości. W dalekich się błąkam promieniach, oderwany od promieni najprostszych. Lecz jedno spojrzenie w głąb, które wieczność odsłania z przepływem i staje się znów Twoją myślą. Miłowany w białym żarnym chlebie. Thank you.
jego obrazem i odbiciem. Udziałem w jego ożywczym tchnieniu. Dlatego Bóg jest jedynym panem tego życia. Człowiek nie może nim rozporządzać. Życie i śmierć człowieka są zatem w ręku Boga, w jego mocy. Tylko Bóg może powiedzieć: ja zabijam i ja sam ożywiam. Ta władza sprawowana przez Boga nie jest jednak zagrażająca samowolą, ale opiekuńczą i pełną miłości troską, którą otacza On swoje stworzenie. Z prawdy o świętości życia wynika zasada jego nienaruszalności, pisana od początku w serce człowieka, w jego sumienie. Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać. Oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi, powołując go jako swój żywy obraz do udziału w jego panowaniu nad światem. Życie ludzkie jest szczególnie słabe i kruche, kiedy przychodzi na świat oraz kiedy opuszcza doczesność, aby osiągnąć wieczność. Słowo Boże wielokrotnie wzywa do otoczenia życia opieką i szacunkiem, zwłaszcza życia naznaczonego przez chorobę i starość. Słuchając Słowa Bożego, człowiek może żyć godnie i sprawiedliwie. Przestrzegając prawa Bożego, człowiek może przynosić owoce życia i szczęścia. Kiedy Ciebie nazywam siostrą, wówczas myślę, że każde spotkanie nie tylko nosi w sobie wspólnotę chwili, lecz ziarno tej samej wieczności. Także i my jesteśmy powołani, aby oddać życie za braci, urzeczywistniając w ten sposób prawdziwy sens i przeznaczenie naszej egzystencji. Jesteśmy do tego zdolni, bo Ty, o Panie, dałeś nam przykład i przekazałeś nam moc Twojego Ducha. Zdołamy to uczynić, jeżeli każdego dnia z Tobą i tak jak Ty będziemy posłusznie spełniać wolę Ojca. Dozwól zatem, byśmy umieli z sercem uległym